kamera. Kawałek kapoczki. Teraz trzymamy i teraz siadajcie. Z kamerą możesz w zasadzie siedzieć na dziobie na tej klapie. Tu będziesz miał najlepszy widok. Suma zwolniona. I lecimy. Da się, Przemek, rasować w ładniejszych okolicznościach przyrody? No ciężko. Nie narzekamy na lokalizację, na warunki panujące. Jesteśmy obecnie w Putniku, niedaleko Gdańska. Robimy rozbudowę mariny dla jachtów, przystań żeglarska, o kolejne 50 miejsc. Realizacja polega na tym, że musimy pogrążyć trochę pali w dno, do których mocujemy pomosty pływające. Można wejść. Jest stabilniej niż na tamtych pomostach. Pogrążanie pali rozpoczęliśmy w połowie listopada, a zakończyliśmy w połowie grudnia ze względu na pogodę. Pierwszą partię pomostów pływających zainstalowaliśmy jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. Teraz zostały nam tylko i wyłącznie w zasadzie prace wykończeniowe polegające na instalacji uchwytów, którymi pomosty betonowe będą przymocowane do pali po to, aby nie odpłynęły. Co będzie naszym zadaniem? Dzisiaj instalujemy pomost stały stalowy. Tak. No i panowie będziecie musieli go sytuacyjnie namierzyć. Tu dźwig jest na lądzie, będzie bardziej stabilnie. Wiatru dzisiaj nie ma. Więc dzisiaj jest piękna pogoda. Moja kariera zawodowa w hydrotechnice trwa 15 lat. Początkowo to było biuro projektowe przez kilka lat, potem mniejsza firma wykonawcza, prace podwodne hydrotechniczne, potem większa firma. No i od roku tak naprawdę jestem w Erbudzie i zajmuję się tutaj hydrotechniką. Nieprzewidywalność, nietypowość, nie jest to takie typowe budownictwo. Każdy obiekt jest inny. To nie jest budowanie budynku na stałym lądzie. Jest to jednak praca na wodzie, przy wodzie. Tej wody raz jest więcej, raz jest mniej, jak widać po brudzie, który tutaj możemy zobaczyć. Była cofka. W weekend tak woda się cofnęła, że prawie zalało tutaj ulicę. Straż pożarna musiała interweniować, my musieliśmy ratować nasz dobytek, nasze pomosty. Budowa składać jeszcze będzie z kilku etapów związanych z pogodą, z dostępnością terenu. Hydrotechnika tak naprawdę polega na umiejętnym gospodarowaniu zasobami wodnymi. Czy to jest rekreacja, czy to jest produkcja energii, czy to jest ochrona przeciwpowodziowa, to wszystko to jest gospodarowanie wodą. To jest taka łódka do zadań specjalnych, łódka robocza. Wypożyczamy tutaj bezpośrednio z mariny. Jest odporna na jakiekolwiek uszkodzenia mechaniczne, w sam raz nadająca się do naszej pracy. Żeby prowadzić tego typu łódkę, potrzebujemy patent motorowodny, kurs państwowy, który kończy się później egzaminem. Którym razem zdałeś? Tylko nie kłam. Za drugim. Będąc na wodzie, mamy troszkę zaburzoną orientację, jeżeli chodzi o umiejscowienie jakby sytuacyjnie tych elementów. Ustawienie takiego jednego pala, jeżeli była piękna pogoda i nie wiał wiatr, zajmowało nam zazwyczaj około 5 minut, ale gdy do tego już dochodził czynnik w postaci złej pogody, czyli troszkę większy wiatr, jakieś lekkie opady deszczu, wtedy najdłużej jednego pala ustawialiśmy 45 minut. W hydrotechnice największym wyzwaniem jest wiatr, bo ten wiatr nas często zatrzymuje w pracy, bo on powoduje i zafalowanie, i uniemożliwia nieraz pracę na wodzie czy przy wodzie, pracę dźwigu. Też jak mocno wieje, to ciężko się nawet utrzymać na tych pomostach. To jest praca z żywiołem, praca z wodą, więc tak naprawdę można spędzić wiele godzin na planowaniu, na analizie, a i tak na realizacji zazwyczaj coś jeszcze się zdarza nieprzewidywanego. Bezpieczeństwo jest najważniejsze. Tutaj takie nasze nieodłączne elementy pracy nad wodą to koła ratunkowe i rzutka. W naszym oddziale mamy zamiar działać tak, aby się wiązać z klientem i z obiektem i dalej uczestniczyć w jego rozbudowie, czy też chociażby w eksploatacji, bo to dużo daje.